Witajcie moi drodzy, mamy sobotę 24 sierpnia roku 2024, więc się 2 razy 24 powtarza w dacie. Chcę powiedzieć tak, że dzisiaj jak wystawiałem kozy na ich pastwisko, czyli sąsiednią działkę, znalazłem na tej działce 8 pieczarek. U mnie na podwórku jednego psiaka widziałem, więc mówię, chyba grzybnie w końcu ruszyły i dają owocniki, czyli te grzyby co zbieramy. I idę się przejść i zobaczyć, bo już w pierwszym zagajniku widziałem 3 młode purchapki. I idę i się będę rozglądał. No. Od tych intensywnych opadów minęło 5 dni. Potem jeszcze coś tam kropiło ze 2 razy. Bądźmy dobrej myśli. Zobaczę, czy coś urosło. Ruszam dalej. No moi drodzy, w pierwszym zagajniku nic nie było. Żeby się nie okazało, że te pieczarki to zwykła podpucha była. A jestem w drugim teraz, a tutaj się rozejrzę. Jeszcze mam kilka dalej miejsc takich, gdzie zawsze zaglądam. No jakie będzie, to nie będzie. Jest 8 pieczarek z tego co pamiętam. Różnej wielkości. To najwyżej je pokażę na koniec, żeby udokumentować, że je znalazłem, że to nie był blef. Aczkolwiek no już myślałem, że to wszystko ruszy w tych lasach, w tych zagajnikach, a tu nic, nic dosłownie nic. Na brzegu tu znów widziałem dwie jakieś purchabeczki nadgryzione przez ślimaki, ale to nie o to chodzi w zbieraniu grzybów. No nic, idę to poładzić, rozejrzeć. Grzybów nie ma, za to przełapałem dwa bilniczki, które chyba zakończyły proces rozmnażania. Im też się podoba, że popadało i jest mokro. Ale przypominam, że bilniczki można zbierać w celach konsumpcyjnych od 20 kwietnia do końca maja. Teraz latem, jesienią nie wolno ich zbierać i zabierać z lasu czy tam z pola. Są pod ochroną. No, ale miło tu widzieć, że są i mają się dobrze. A ja dalej się rozglądam. Nie ma grzybów, są ślimaki, winiczki. Taka ciekawostka przyrodnicza. Jestem w trzecim zagajniku. Dalej nic. Totalna niemoc i bryndza. Pieczarki to podpucha była. Dałem się podpuścić, wszedłem, no ale to co parę dni trzeba sprawdzić, czy się już nie zaczęło. Jeszcze mam, że ile, raz, dwa, trzy, może cztery miejsca takie do sprawdzenia. Nie ma tam nic, trzeba wracać do domu. Obrać parę pieczarek i cieszyć się z nich. Fajnie się chodzi, chociaż jest gorąco, no ale tu w lesie jak w cieniu, to się spokojnie spaceruje, to przyjemnie jest. Chłodek, świeże powietrze, takie dość wilgotne jeszcze. Warunki do spaceru bardzo miłe. Trochę smutno, bo grzybków nie ma, ale można żyć i bez grzybków. Przynajmniej jakiś czas. Idę dalej. Grzybów nie ma, pokażę ciekawostkę przewodniczą. Jesteśmy w okolicy Lisiej Nory. To patrzcie, jak powywalały piach. Przy budowie nory o kamienie powywalały. Powiększę. O. O. Tu jest ślad, o. Tam jest nora. To jest jedno z kilku wejść, bo one zawsze sobie robią kilka wejść, żeby mieć którędy uciekać w razie czego. A tu jestem aż pod wrażeniem. O, tam. Jak powywalały kamienie, to takie spore, po kilogramie spokojnie mają. Zawzięcie tu pracowały nad budową tej nory. No i potem jedzą drób. Głównie mojego sąsiada, który jest społecznym żywicielem lisów. No ale głupich mi nie żal. No jedyne grzyby, jakie znalazłem, to jakieś takie, prawda, chubowate.
Niektóre z nich są też jadalne. No. W medycynie jakiejś tradycyjnej, rodowej były stosowane. A dawniej się je zbierało, suszyło, kroiło lub mieliło i były na rozpałkę. No ale to w starych czasach, jak nie było jeszcze płyt indukcyjnych, kuchenek gazowych i tak dalej. To normalne były kuchnie kominowe albo piecyki koprowe do grzania w miastach. No jeszcze gdzie indziej są, no ale to już jest relikt. Ale grzybki tak czy siak ładnie. No nic, rozglądam się chwilę i trzeba będzie wracać do domu. No moi drodzy, wrzosy pięknie kwitną. Choć to dopiero sierpień, a nie wrzesień jeszcze. I też ta pogoda bardzo się podoba, trochę popadało, słońce świeci. Sobie kwitną pszczółki, do nich przylatują. Są zadowolone. No, takie można podziwiać też. No, to jest miejscówka genialna. No. Tyle tylko, że grzybów jeszcze nie ma. Ale to jest kwestia czasu. Już pieczarki pojawiły koło mnie, to i tu może w końcu te grzyby się pokażą. Byłem w środę, dzisiaj sobota, no może w poniedziałek, wtorek może się przejdę i tak do skutku, aż się pokażę. Są godzina spacerku, to od razu zdrowia nawet dobrze. A jak wyczuję początek wysypu, to wtedy góra nasza. Wtedy jesteśmy do przodu, bo pierwszy będę zbierał na miejsce. A na razie sobie chodzę, jest weekend, piękna pogoda, wypoczywam aktywnie w lesie. W zasadzie taki młody zagajnik, do lasu to mu jeszcze daleko, ale taki młody lasek. Wrzos piękny, tu jakieś mlecze gdzie nie gdzie kwitną. Super, idę jeszcze chwilę, pokręcę się i do domu trzeba wracać. No. Moi drodzy, purchaweczka, takie purchaweczki tylko dziś. Z grzybów rosnących na ziemi. Znajdowałem w lesie, w zagajnikach. Coś się ruszyło, no ale to jest początek początku. Jeszcze falstaff. No to idą z upupawy, susza. No, trzeba będzie czekać na wrzesień. Nic, ruszam do domu. Grzybów nie ma, ale jest ciekawe znalezisko, wysypisko. Przede wszystkim cztery oponki sobie ktoś zutylizował. No jeszcze jestem pełen podziwu, bo to nie jest, jest to rów wprawdzie, ale nie jest to przy drodze. Nie jest to skraj lasu. Ktoś sobie zadał duży trud, żeby te opony tu przytaszczyć i wyrzucić. Brawo ty. Jestem spokojny o odkrycia archeologiczne za 100, 200, 500, 1000 lat, bo tych artefaktów zostawiamy tyle i w glebie, i w morzu, i wszędzie, także się nasze wnuki, prawnuki, praprawnuki nie opędzą od tych znalezisk. I idę dalej. No, blisko tego znaleziska pniak taki rozkładający się, już mchem porośnięty. I na nim sobie grzybnie tęgoskórek zbudował i już rosną owocniki. Tu jeden większy, tu mniejszy. Tu bruchnie wilgotność prawie 100%. Tutaj grzyb się ładnie rozwija. Szkoda, że inne grzybnie tu się nie zaadoptowały w tym spróchniałym pniaku. A to takie atrakcje.
spaderek wity, buteleczka. A, może ktoś pracował tu przy jakichś pracach ziemnoleśnych. Ruszam dalej, już idę w powrocie do domu. A na koniec dowód, że nie ściemniam, bo to pieczarki, co znalazłem rano, mnie zachęciły do spaceru po lesie. Także coś tam jest. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.